Mamy, tatę i psa i kota. Okay. I braci. Tak więc, siemaneczko, jest już czwartek, czyli kolejny już, nie wiem który, ale kolejny dzień wycieczki. I niestety dzisiaj zdarzyła się smutna rzecz, bo znowu rozbił mi się telefon. Nie wiem jakim cudem, ale Xperię, sorry, że tak powiem, ale Zetki, przynajmniej z tego co się okazało, są tak lipne wyświetlacze i ekrany, że no po prostu to jest gówno, wielkie jedno gówno są ekrany w tych telefonach i ja bym się nie wypowiadał, gdybym nie miał tego telefonu już 2 lata. 3 razy był zalany, chociaż jest to wodoodporny telefon i 2 razy rozbity, w tym rozbiłem go 2 tygodnie temu i rozbiłem go dzisiaj, czyli minęło 2 tygodnie i 2 razy rozbiłem ten telefon. Płaciłem do tej pory za zalewanie, była gwarancja, ale za naprawienie była, za naprawienie pierwszego wyświetlacza zbitego było już 300 zł. Nawet za 700 było, ale ja znalazłem po prostu tańsze za 300 zł naprawę. Naprawiłem, nałożyłem szkło hartowane, żeby po prostu chroniło wyświetlacz, a dzisiaj spadł mi z 30 cm. Oczywiście no na beton, ale z 30 cm, więc jest to tyle, taka wysokość jak tego krzesła. Tyle mi spadł i dokładnie nie dość, że szkło hartowane się rozbiło, to jeszcze wyświetlacz, który działał, ale pojawiła się nowa rysa, już nie działa. Nie, naprawdę nie polecam już tego telefonu w kwestii wyświetlacza albo ekranu i ogólnie. Musicie naprawdę uważać, bo to co się dzieje z tym telefonem, to aż się zawiodłem. Miałem go 2 lata, oprócz zalewania to wszystko było ok, a dzisiaj co się stało, jeszcze jestem około 4 lub 5 dni na wycieczce, a już nie mam telefonu, więc mam tylko GoPro, mam jeszcze tylko godzinę 50 minut pamięci, więc jest bardzo źle.